Uszanowanie. Dziś kolejny raz na tapet weźmiemy sobie Kopenhagę. Event, który, no jeszcze, jeszcze trochę do niego jest. Zdarzeń, które w międzyczasie jeszcze będą miały miejsce, no będzie najprawdopodobniej triliard. Także nie jest to coś, co będzie najprawdopodobniej budowało nasze zainteresowanie przez najbliższy miesiąc, ale. Będzie to na pewno najważniejsze wydarzenie albo tego roku, chociaż możliwe po prostu, że najważniejsze wydarzenie tego roku, albo pierwszej połowy tego roku. W zależności od tego, czy na przykład na kolejnej połowie wyjdzie operacja i tak dalej. Także wydaje się, że taki film jeszcze jeden może wzbudzić Wasze zainteresowanie. No i ja też tak uważam, że im wcześniej zaczniemy rozmawiać o Kopenhadze. Im wcześniej zaczniemy wyciągać wnioski, tym lepiej. Także ten film będzie o tym, dlaczego Kopenhaga powinna mieć tło. Zapraszam. Na początku, skinsmanki. Strona do wymieniania swoich skinów, które nie wlicza cen naklejek. Można sobie wejść, posnajpić coś. Zawsze spoko, jak się coś trafi. No i co ono? tyle, chcesz to sobie wejść, a jak nie, no to nie, ale ja myślę, że warto sobie czasami przysiedzieć, a na przykład takie rzeczy się trafiają, takie w sumie wszystko, co stąd jest. Spoko sprawy. Dobrze. A więc, jeżeli chodzi o Kopenhagę, ja bym w ogóle trochę powiedział w ten sposób. Dla Walw. Najprawdopodobniej to, co się wydarzyło na Paryżu, jest czymś ponad miarę. Czymś, czego oni się nie spodziewali. Nie sądzę, aby Valve spodziewało się tego, że na Paryżu zostanie sprzedane w okolicach połowy miliarda kapsuł. No, najprawdopodobniej nie. Ja osobiście na live'ie w momencie, kiedy robiliśmy takie pierwsze rozeznanie powiedziałem, że dla mnie miliard nie byłby zaskoczeniem. Wtedy wszyscy na czacie napisali xddddd, nie no powaliło cię i tak dalej. Brakło mi jeszcze drugiej połówki tylko do tego. No ale miliard kapsuł przy takim stanie rynku, jaki był wtedy, no czemu nie tak naprawdę, no bawmy się, no rzucajmy jak największymi liczbami. No Wydaje się, że dla WALF ogólnie taki wynik był spory, że tak to powiem. No i pytanie jest następujące: czy można w takim razie prosto iść metodą RMR-u, że najzwyczajniej w świecie, jeżeli jeden, item, jeżeli jeden event został tak przeinwestowany, nie wiem czy mogę ta, tak to nazwać, z statystyk, które mm, usłyszałem wczoraj i które wrzuciłem wam dla wspierających. Nie wiem, czy są one przydatne, czy nie. Ja po prostu na, na podstawie ich dostałem. Może nie, że zmieni, nie zmieniło mi to zdania. Jedyne, co to zrobiło, to dostałem strumień świadomości o Paryżu w ten sposób, że zobrazowałem sobie, ile to jest. I to trochę yy, może coś tam wywróciło. No i najzwyczajniej w świecie. Idąc logiką RMR-a, no to zrobienie kolejnego takiego eventu może już nie przynieść zysku na zasadzie miliard, tylko no trochę mniejszy. Tak się przynajmniej może wydawać. Nie wiem czy. Aby na pewno. Ale mogłoby tak być. Pytanie, czy gdyby Kopenhaga wyszła w tym samym stylu i tak samo, dokładnie, bez tła, z holo i glitterami, to pytanie, czy byłaby w końcu eventem, który byłby niedoceniony. W sensie, czy byłaby eventem, który byłby niedoinwestowany nie przez to, co się wydarzyło na Paryżu. Paryż dalej ma przegranych. Dalej ma. To są to osoby, które dokonywały transakcji na yy, promocji. Co jest ciekawe jeszcze, ja chcę na to zwrócić uwagę, jeszcze odbiegając od głównego wątku, bo te osoby, które kupowały na promocji, to trochę pieniędzy miały. Ciekawi mnie, bardzo to, bardzo mnie to ciekawi, czy te osoby, na przykład w lutym albo w marcu będą chciały wjechać na rynek Steam z, z jakimś dużym kapitałem po to, żeby to, co te zakupy, które wtedy zrobili, im oddały. Nie wiem tego, ale się domyślam. To jest właśnie dla mnie główny punkt jakby inwestycji w Paryż, że Paryż posiadają tak duże portfele, dla których tak bardzo na rękę jest to, żeby on oddał, że tutaj po prostu doszukuje się możliwości. Mo możliwości, nie twierdzę, że tak będzie, bo no, jednak, mimo wszystko, trzeba być lekko pierdolniętym, żeby uznawać, że na pewno jakaś osoba przyjdzie i wykupi. No, no trochę nie, ale wracając do głównego wątku. Wydaje się ogólnie, że mamy. W tym momencie apogeum yy, tego typu eventów, że to, eventy bez tła są w tym momencie w części apogeum. Tym bardziej, że mieliśmy ostatni event w CSGO. No i kurde pytanie, czy otworzymy CS2 w dokładnie tym samym stylu, czy może CS2 będzie chciało wejść w coś unikatowego? Będą chcieli otworzyć tę grę po prostu czymś nowym i czymś ciekawym. Pytanie jeszcze jest takie, czy na przykład nie chcieliby zrobić jakiegoś ciekawego tła, które by przykuło uwagę? To jest dla mnie ogólnie dosyć ciężkie pytanie. Co by było, gdybyśmy mieli na przykład drugie Katowice 2015, gdzie po prostu jest tło, ale jest ładne? No to pytanie, czy będziemy mieli odpływ, czy wręcz przeciwnie, czy nie? Tu jest. Trudna sprawa, bo spodziewam się, że byłyby osoby, które wolałyby kupić sobie takie coś, niżeli Antwerp, Stockholm czy Paryż. No ale zobaczymy. W każdym razie, osobiście, dla mnie, wystąpienie naklejek bez tła jest niemożliwe przez to, jak bardzo destrukcyjne dla rynku by to było. Wypuszczenie takiego eventu powodowałoby między innymi odpływ jakichś gazyliardów w ogóle pieniędzy z Paryża, Sztokholmu i Antwerpu. Ja się nawet mówię, ja się spodziewałem, że na Antwerpie, Sztokholmie i Paryżu łącznie w tych eventach jest jakiś duży procent w stylu 5, 6 czy 10 całego rynku. Tak 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 myślę. Może może przesadzam. Może nie, ale no nie, no nie. Może jest 2-3% tego rynku. Tylko, że 2-3% pieniędzy przy tak zmasowanej ogólnie ilości transakcji powoduje spadek całego rynku o naprawdę duże pieniądze. To jest dosyć też takie ciekawe, że to się tak paradoksalnie wydaje. No bo ogólnie, jakbyśmy mieli policzyć sobie, ile plus minus tych pieniędzy jest tam w tym momencie, w takim Paryżu, no to tak kurde blade no tak tak tro, trochę jest rzeczywiście jak sobie popatrzymy na holo naklejki tam naprawdę dużo siedzi w golach też dużo, dużo siedzi w kapsułach tak samo ciężko mi by było to na szybko policzyć ale to będą no duże pieniądze to są takie pieniądze już na miliardy i to ostra także nawet się nawet bym się był w stanie spodziewać w sumie że Paryż, Antwerp i Sztokholm mogą stanowić w sumie nawet większy procent niż ten, niż sobie tak pomyślałem na pierwszy rzut oka. Jak sobie o, tak o tym myślę? No, może to być dosyć duży procent. Nie powiem, że nie. Taki naprawdę potężny. I pytanie jest takie, czy WALF chciałoby sobie, no bo to ogólnie działa jak sprzężenie zwrotne, jeżeli oni udupią Paryż, Antwerp czy Sztokholm, albo razem wszystkie trzy. To z tych eventów odpływają pieniądze. Kiedy z nich odpływają pieniądze, to one tanieją. A kiedy tanieją, to są osoby, które na przykład sprzedają wulkana, żeby go kupić, czy innej temy. No i skoro są takie osoby, to cały rynek tanieje wtedy, i pieniądze z rynku odpływają. A potem te pieniądze muszą się odrabiać. I odrabianie takich pieniędzy trwa bardzo, bardzo długo. A w tym momencie te pieniądze, które były na rynku, jeszcze się nie odrobiły. Jeszcze nie. To, to jest jakby ilo, ilość pieniędzy, która była na rynku, jest tak była tak gigantyczna, że ja nie wiem, kiedy to się odrobi, w tym tempie, w którym idziemy teraz. No nie prędko. W każdym razie. Także pytanie jest następujące: czy WALF chce cały ten rynek znowu uwalić? Czy oni znowu chcą, żeby tak, tak duży odpływ z rynku był? Czy może wręcz przeciwnie? Chcą oni, żeby na rynku był przypływ tych pieniędzy. Czyli zrobią sobie teraz trochę gorsze tło i tak dalej. No i najzwyczajniej w świecie no, zrobią coś tak, jak to zostało ładnie napisane. Pomiędzy Rio a Paryżem, czyli zrobią coś takiego, że będzie to ładniejsze niż Rio i gorsze niż Paryż, po to, żeby Paryż przy okazji dopompować. No bo powiem w ten sposób. To, ile jest kapsuł z Paryża w tym momencie, jest niezbijalne naturalnie. To naturalnie się nie da. To się nie da naturalnie nic z tym zrobić. To jest kaplica, to jest śmierć. Jedyny sposób na to, żeby ten Paryż w jakiś sposób ożywić, to jest jak to zostało też ładnie napisane: namalowanie Kopenhagi w paincie i stworzenie nowej skrzynki z chyba samymi sleightami i whiteoutami i naprawa print streamu, żeby znowu się świeciły jak psu jajca. Może to jest jakieś rozwiązanie. Może. Może to jest jakaś opcja? Także pytanie jest następujące, kiedy sobie o tym rozważamy. Czy Valve chce w pewnym sensie uwalać rynek non-stop, żeby na tym rynku totalnie nie było pieniędzy, albo żeby były, ale nieporównywalne do tego, co się dzieje w okresie Prosperity? Czy może Valve chce. Aby ten rynek, jakby to powiedzieć, za pomocą produktów, które na nim były, żył, żeby to wszystko sobie funkcjonowało i tak dalej, ale będą mieli trochę bardziej mozaikę, jeżeli chodzi o przychody. No bo pytanie, ile dla nich no, Steam jako platforma stanowi przychodu? Czy więcej? Czy, czy rynek Steam. I transakcje zdaniem zawierane zarobią więcej niżeli yy, 110 milionów. O plus 25% do podziału na ludzi. Z tego co pamiętam. O! Chyba zarobią. Chyba rynek zarobi. Więc ogólnie też mi się tak wydaje, że Valve powinno raczej iść w tę stronę. Iść w stronę rynku. No! Kurczę! Jak ja sobie tak myślę, to nie. To jakby nie ma argumentu dla mnie, żeby Kopenhaga wyszła bez tła. Ale z Paryżem miałem tak samo. No, jedyny argument jest taki, że Valve by se zarobiło wtedy. Ale to jest taka bardzo krótkoterminowa perspektywa. No bo. Uwalają trzy największe eventy, powodują wielki spadek rynku ogólnie. Tylko niekoniecznie w ogóle ten event musi się tak dobrze sprzedać, już jak Paryż w tym momencie. Kto powiedział, że się tak dobrze sprzeda? No, no, no nie widzę tego tak. No nie widzę, nie gra to mi. Osobiście nie wiem. Dalej uważam. Ja, ja w ogóle ze wszystkim uważam tak samo. Cały czas. Czyli Kopenhaga. Nieważne czy będzie stłem czy nie i tak się należy przed nią wyprzedać. Uważam na bardzo duży procent, że będzie to event w końcu bez tła. Znaczy z tłem, z tłem, z tłem, z tłem i zobaczymy na niej ee, no coś po prostu ciekawego w ten sposób. No i co? Uważam, że będziemy mieli w tym roku wakacyjne piki. To, no bo no, i jednak w tym kierunku bym szedł. Że to będą wakacyjne piki, przerwane na przykład operacją. Ta, 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 taką mam intuicję. A ja mam średnią intuicję do takich rzeczy, ale może akurat w tym roku siądzie. No i co? Możecie sami napisać swoje y, jakby przewidywania, albo może nie przewidywania, tylko. Z jakiego powodu uważacie, że Kopenhaga wyjdzie z tłem lub bez tła?